naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Epic Go Dzień dobry państwu witamy 1 listopada 2022 roku to jest zawsze szczególny dzień w naszym życiu czas zadumy refleksji wspomnień, pamiętamy o naszych najbliższych pamiętamy też o ludziach sportu o ludziach piłki ale my się głównie koncentrujemy się na sprawach bieżących na tym co wydarzyło się w ostatniej serii spotkań Bundesligi a na tym, a także na tym co przed nami Damian Gąska witam serdecznie Marcin Borzęcki Via Play i Artur Knieś wichniarek witam. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest dres z jakiego klubu? FC Centka? Co, to jest tak, to jest nowe, nowe szaty moje zimowe. Aha, myślałem, że jakieś São Paulo, Pauli, jakaś nowa kolekcja tutaj do nas myślę, przyjechałeś, prosto, prosto z Hamburga. Słuchajcie, no dzisiaj gdzieś sobie tam ostrzemy apetyt na rywalizację Eintrachtu Frankfurt, bo Eintracht ogląda się dobrze. Eintracht okazało się, że wcale nie na wyrost w Champions League. Zasłużyli sobie na to. Nie odstają w tej Lidze Mistrzów i, i wciąż mają szansę awansu. To prawda. Pamiętam, kiedy było losowanie pod koniec sierpnia. No Eintracht oczywiście losowany był z pierwszego koszyka i większość drużyn życzyła sobie właśnie takiego rywala z tego najmocniejszego koszyka. No Eintracht oczywiście znalazł się tam z racji tego, że wygrał rozgrywki Ligi Europy. I ten początek był dość niemrawy. Mówię o całym sezonie w wykonaniu, początek sezonu w wykonaniu Eintrachtu Frankfurt, bo też w Widzę na początku gdzieś tam nie byli w czołówce tabeli, w Champions League też zdarzało się tracić punkty, ale dzisiaj kiedy jesteśmy przed ostatnim spotkaniem w tej fazie grupowej i kiedy patrzymy na ich poczynania w Bundeslidze, no oczywiście mecz jest przegrany, poświęcimy dzisiaj temu trochę czasu, też pewnie nie do końca. Sprawiedliwie, to faktycznie Eintracht dobrze się ogląda, Mario Gece po powrocie do Niemiec faktycznie jest liderem tej drużyny, zachwycamy się Kamadą, też zastanawiamy się jak ten Eintracht będzie, już tak wybiegamy w przyszłość, jak on będzie wyglądał po sezonie, bo wiemy, że wielu zawodnikom kończą się kontrakty, wielu zawodników ma kontrakty też do 2024 roku, także zobaczymy jak długo ta układanka, jak długo tą układankę uda się utrzymać, na pewno też Eintracht w, zarabia pieniądze, bo wiemy, że jednak Liga Mistrzów i wyjście z grupy to już są podobne pieniądze jak za triumf w całej lidze Europy, co oczywiście jest no, jakby trudniejszym e, zadaniem. Także cieszymy się, że tak, te, tak to wygląda. No i faktycznie przed tym ostatnim meczem, a w sumie dwoma meczami w tej grupie, no absolutnie wszystko jest możliwe, bo Tottenham ma 8 punktów, e, Eintracht i Sporting po 7 i dzisiaj między, mierzą się ze sobą, i ta Marsylia tylko 6 punktów, także no każde, każde rozwiązanie jest możliwe i tak kiedy popatrzymy na wszystkie grupy i grające dzisiaj i jutro, to absolutnie w tej Najwięcej emocji pewnie nas czeka. Ja wam powiem, że nie spodziewałem się takiej sytuacji, że po tej erze, gdzie Eintracht wybił się ponad przeciętność, gdzie Eintracht zaczął być znowu marką rozpoznawalną w Europie. Mówię tutaj o czasie Rebicia, Gacinowicia, Sebastian Alera, Jowicia, Kosticia. No przez moment tylko było troszkę gorzej. Bobicia. A, bo, tak, a w, te, a w tej <laughs> chwili jakby błyskawicznie znowu zbudowano bardzo fajny zespół Grający efektownie dla oka, grający skutecznie, rywalizujący też fajnie na poziomie w Champions League drużynę po prostu, którą się chętnie włącza, chętnie się no. ogląda. 5 czy 6 lat temu, że na taśmie utrzymali się w Bundeslidze, Tak naprawdę na, na samym finiszu tych rozgrywek od tamtego czasu zdobyli dwa Puchary. Puchar Niemiec ligę Europy, też w półfinale Ligi Europy, jeszcze za Diego Huttera. No i oczywiście wymieniali się trenerzy, wymieniali się dyrektorzy sportowi, wymieniali się piłkarze, bo tak jak mówisz, tych, tych zawodników wielu zdążyli we Frankfurcie stracić. Natomiast myślę, to, co dzieje się w tym sezonie, to jest dowód na wielką klasę Olivera Glasnera, bo on też latem stracił z szefa formacji defensywnej Intergera, szefa formacji ofensywnej Filipa Kosticia. No i musiał się sobie z tym poradzić, musiał troszkę ten zespół przemodelować, natomiast Santra gra bardzo dobrze. Nowi piłkarze, ci, którzy są zdrowi, bo jeszcze nie wszyscy są zdrowi, zostali znakomicie w do zespołu, drużyna gra fenomenalnie, to też oczywiście dowód na, na klasy dyrektora sportowego Markusa Krysze, no bo ściągnąć za darmo takiego napastnika Grandal Colomboani. To jest absolutny majsterszczyk. Za kilka milionów przeszorek wcześniej jest Perlin który te, teraz już jest gwiazdą Bundesligi. E, natomiast jeszcze wracając na chwileczkę do Glasnera, jakby jego umiejętności trenerskie utwierdzają nas, e, utwierdzamy się w tych umiejętnościach nie tylko na, na bazie wyników, ale też na bazie tego, jak on łata ten zespół, bo ma różne problemy zdrowotne w ostatnim czasie, ale A to połata e, drużyny Krystianem Miekićem, przesuwając e, do defensywy. A to Dajczy Kamada, który był dla nas zawsze takim symbolem beztroski boiskowej, Takiej frywolności, poruszania się gdzieś za napastnikiem, natomiast na pewno nie, nie angażowanie się w defensywę, grywa obok szóstki, więc w duecie tych środkowych pomocników to wszystko wygląda fantastycznie. Więc no, można tylko pozazdrościć projektu, można pozazdrościć tej dynamiki rozwoju entraktu Frankfurt. No i myślę, że są na dobrej drodze, by dołączyć do szeroko pojętej czołówki Bundesligi, a ten sezon jest dla nich. O tyle ważniejsze, że są w kryzysie piłkarze Bayer Leverkusen. Powoli dopiero odgrozowuje się Lipsk. Kiepsko idzie Borussia Mönchengladbach, więc można drugi sezon z rzędu, może nawet awansować do Ligi Mistrzów, do Pucharów. I to już by było takie, takie pokazanie, że ten klub jest stabilny i jest w czołówce niemieckiej. Niezwykły Artur ten tercet ofensywny, Lindström, Goetze, a także Kolomani. No, niemieccy dziennikarze nawet porównują to do tego wielkiego intraktu Frankfurt, gdzie oczywiście był słynny JJ Okocza, gdzie był na szpicy Tony Jeboa i tych dwóch piłkarzy z Afryki wspomagał mistrz świata Uwe Bain. No Tutaj też mamy taką historię, że jest mistrz świata Mario Gryce w tym, w tym tercecie. Czy ty kusiłbyś się na takie samo porównanie, czy jednak to jest jeszcze dwa kroki za, za tamtym tercetem? Znaczy wiesz, no, tamten tercet był niesamowicie no, techniczny, brylował i do dzisiaj są pokazywane akcje JJ Okocza, prawda? Które przeszły do historii Bundesligi. Tutaj ta, ta trójka jeszcze takiej akcji nie ma, ale oczywiście Mario Goetze to jest ciekawy zawodnik, który po tym jak odrodził się za trenera Rogera Schmidta w PSW i tam faktycznie wrócił stary, dobry Mario Goetze, który przecież dał tą bramkę dającą Mistrzostwo Świata Niemcom i później jakby było tylko gorzej. Tutaj Mario Goetze po powrocie do Bundesligi mieliśmy wrażenie, że jednak on sobie znowu w tej Bundesligi nie poradzi, bo pierwsze, pierwsze mecze w barwach Eintrachtu były słabe, a dzisiaj Mario Goetze jest tym zawodnikiem, który robi różnicę, prawda? Bo to jest zawodnik, który... Będąc w barwach BVB był niesamowicie kreatywny, ale też efektywny, nie tylko efektowny. I tutaj w tym Eintrachtcie to jest, bym powiedział, ten zawodnik, który zastąpił w pewnym, w pewnym sensie, jeśli chodzi o kreatywność Kosticza. Oczywiście to nie jest, to nie jest ta sama pozycja na boisku, tak? bo dzisiaj za Kosticza, można powiedzieć, na tej stronie biega Pellegrini, czyli też bardzo dobry transfer Markusa Kresza, czyli dyrektora sportowego, o którym powiedziałeś Marcin. Ale oczywiście również Lindström, który już w poprzednim sezonie pokazywał swoją szybkość, technikę, ale dzisiaj jest w niesamowitej dyspozycji. Prawda? W niesamowitej dyspozycji, ale również Kamada. Kamada, który jest według Kikera, według Kikera dzisiaj najlepszym zawodnikiem biegającym po boiskach Bundesligi. I to pokazuje, że również Glasner, który, który wszedł do tego zespołu po bardzo dobrym okresie w Wolfsburgu, bo przecież on zostawił Wolfsburg na miejscu premiowanym Ligą Mistrzów, tak? I ten poprzedni sezon, można było powiedzieć, że on, to był taki sezon, w który, który Glasner poznawał w Eintracht. W pewnym momencie, w lidze nie szło, oni postawili wszystko na jedną kartę, bo oni przecież ten sezon poprzedni zakończyli chyba na 11. No, tam jesień Miejscuza, była bardzo słaba, wiosną jeszcze się była, tak. poprawili. Ale... No, ale postawili wszystko na jedną kartę. Grali niesamowicie dobrze w lidze Europy, pokonując przecież Barcelonę. I wygrywając te rozgrywki awansowali do Ligi Mistrzów i dzisiaj widzimy, że to nie jest przypadkowy zespół. Dzisiaj ten mecz chociażby z BVB, o którym pewnie za chwilę powiemy, mecz, który przegrali co prawda, ale ten mecz naprawdę no, od, oglądało się i można powiedzieć od pierwszej do ostatniej minuty to był cios za cios. I Eintracht był zespołem, zespołem lepszym. No, niezasłużenie przegrał, prawda? Po kontrowersyjnych jakby decyzjach sędziego również. Ale jednak, jednak tutaj ten zespół, nie tylko ta trójka z przodu, ale ten zespół funkcjonuje jako całość. Bo tutaj można powiedzieć, dzisiaj nie ma słabego punktu w tym względzie. Ale zobacz to, o czym mówi Marcin. No, koncepcja też trenera, przesunięcie w z racji problemów na pozycję środkowego obrońcy Jakicia. Kompletnie jakby nowe wahadła, czyli Pellegrini i z drugiej strony ten wypożyczony z PSG. Dina Ebimbe, no błyskotliwy, błyskotliwy kolejny zawodnik, zaprogramowany ten tercet, zmiana pozycji kamady. Bo pamiętajmy, że jednak to był piłkarz grający bardzo blisko napastnika. Dzisiaj to jest chyba taka najbardziej kreatywna szóstka, nie tylko na poziomie. Nie tylko na poziomie Bundesligi, bo do tego wszystkiego, co miał, bramka, podanie, po prostu dołożył jeżdżenie na pupie, dołożył odbiory, dołożył przechwyty. No naprawdę, na, na tego piłkarza się patrzy niesamowicie. Chyba Niemcy już wizualizują, co ich może czekać w pierwszym meczu na mundialu, gdzie, gdzie piłkarze Flika się mierzyć będą właśnie z Japonią. Ale zobaczcie, że my mówiliśmy w kontekście Eintraktu Frankfurt w poprzednim sezonie, że ta drużyna ma absolutnie dwa oblicza. No bo zachwycaliśmy się tą Ligą Europy, oczywiście no, zwieńczoną triumfem i jak na realia, Eintraktu. Eintrachtu to jest przeogromny sukces, a z drugiej strony, no, karciliśmy i czy w naszym magazynie, czy przy okazji Ligi Europy zawsze podkreślaliśmy, że to jest inny Eintracht. Spodziewamy się, we czwartek było bardzo mizernie, bo jak na realia i na te personalia, które były w tym zespole, to naprawdę było kiepsko. Przychodził, e, m, we czwartek było świetnie, przychodził weekend i znowu było kiepsko i wydawało się, kiedy ten Eintracht znowu się, e, kiedy w końcu nastąpi ten moment, że Eintracht zacznie grać przynajmniej częściowo na poziomie tym czwartkowym, no jakby te puchary ich e, tak mocno mobilizowały, no a widzę sobie, nie potrafili, nie potrafili się z tym uporać, a w tym sezonie, no to faktycznie zaczyna to wszystko wyglądać. I ja mam do, tak, takie, mm, takie przemyślenie dotyczące Mario Getzel i tak zastanawiam czy macie podobnie, czy to jest gość, którego dzisiaj, no wiemy, że tą najważniejszą bramkę zdobył ponad 8 lat temu w Rio de Janeiro i się zastanawiam, czy widzicie go dzisiaj i w jakiej roli na Mundialu w Katarze. No przecież, no jeśli rozmawiamy na przykład, czy Getzel, czy Brand, no to trzeba się zastanowić. No właśnie. W kadrze, tak natomiast pewnie ciężko będzie o miejsce, miejsce wyjścia jedna. No na pewno. Też ten, 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 ta ofensywa Bayernu, reprezentacji Niemiec jest, jest mocno dopakowana, natomiast to swoją formą, swoim odbudowaniem się pewnie na, na miejsce w kadrze zasługuje to na powrót do reprezentacji. Przecież ale zadać pytanie, czy, czy Mary Goetze, czy Brand, ja bym nie wybierał ani między jednym, a drugim. Wydaje mi się, że oczywiście w zależności jak będzie Hansi Flick chciał grać, tak? bo jest też dyskusja narodowa, czy powołać czy wziąć na turniej tą typową dziewiątkę, okay. czyli Fulkrug, najlepszy dzisiaj strzelec Bundesligi, mający dziewięć trafień. No, ale tutaj... A ty zabrałbyś Fulkruga? Wiesz co, po tej bramce, którą strzelił z 14 metra, jak Rut Hulit kiedyś, no. wiesz co, no, myślę, jest, że Niemcy, jest tak, myślę, że Niemcy... Tak, myślę, że Niemcy będą patrząc na to, jak zaprezentowali się w ostatnich dwóch meczach Ligi Narodów, będą potrzebować zawodnika, który w końcówce... Może dać im tą możliwość takiej grania na jakąś aferę, no ale, tak? gonienia ale, wyników. Ale Artur, no zobacz, bo, bo tak. To wcale nie był dobry mecz Filkruga z Hertą BSC. Natomiast no, strzela facet 9 gola w sezonie. To jest szósta bramka zdobyta strzałem głową przez Filkruga. Jak sobie przypomnimy jednak niemiecką piłkę, już nie mówię o gardzie Millerze, ale nawet Hrubę, Schweller. Klinsman, Klozen, no zawsze mieli tego faceta, no który, który potrafił grać w powietrzu i potrafił te akcje sfinalizować. Więc Coś mi się wydaje, że, że przymierza się poważnie do tego napastnika Werderu, nie mając, nie mając lepszej opcji Hansi Flick. Wiesz to, patrząc, patrząc na Bayern Monachium i na Nagelsmana swojego, może powiedzieć, następcę w Bayernie Monachium i to, że dzisiaj Nagelsmann odkurzając Szopo czyli zawodnika, który niby zawsze był, który był backupem dla Lewandowskiego, i, 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 ale o nim się nie mówiło w kontekście jakby problemu numeru 9. o nim się zapominało, no to jeżeli, jeżeli zobaczy Anzi Flick, jak Bayern zakończył swój kryzys właśnie wystawiając typową dziewiątkę, to to może być podpowiedź, że taką dziewiątkę trzeba zabrać. Niekoniecznie dzisiaj musi... Anzi Flick swój pomysł na reprezentację, od razu zmieniać i budować nowy pomysł pod Filkrygę, bo to nie jest dzisiaj zawodnik, który moim zdaniem dałby, dałby niesamowitą jakość, ale daje alternatywę zagrania innym systemem, jeżeli grasz z przeciwnikiem, do którego potrzebowałbyś, tak jak chociażby, nie wiem, z Japonią, możesz potrzebować w końcówce napastnika, który będzie musiał porozbijać trochę w 16 obrońców, tak? Żeby dać miejsce, żeby dać, dać miejsce zawodnikom będący wokół pola karnego, na dobre wejście, jak chociażby Gorecka, strzelając bramkę na 4-0, wchodzi w pole karne, bo tam robi się miejsce, bo Szopowitnik ściąga, ściąga środkowego obrońców. No tak, tak, tak naprawdę ani, ani Werner, ani Havertz, ani Thomas Müller, ani ewentualnie Gytze, czy Brandt, to, to nie są tacy typowi środkowi napastnicy i być może sobie jednego takiej charakterystyce, wybitnie wysokiego, stojącego w polu karnym do finalizacji na ten mundial zabierze. Ale wróćmy od Filkruga do tego meczu, który miałem przyjemność, nie tylko okazję, ale też wielką przyjemność skomentować. Wydaje mi się, że to była wspaniała wizytówka Bundesligi. To, co zobaczyliśmy w sobotę od godziny. 18.30 w Deutsche Bank Park, bo, bo ten mecz się chłonęło, ten ja mecz to się jadło. Kompletny mecz, kompletny mecz, bo tam było absolutnie wszystko. I bardzo ładne gole, i bardzo ładne akcje, i kontrowersje, w sensie, wiadomo, pewnie w idealnym meczu nie muszą być kontrowersje, no ale to też dodaje jakiejś pikanterii, tak? Że, że coś się dzieje, że jest o czym, o czym rozmawiać poza stricte grą piłkarską. Bardzo dobry występ panie traktu no, kompletnie zawolony przez Sascha Sztegemana. to kompromitacja kompletna arbitra, który zresztą uderzył się w pierdź później, przyznając, że, no, że popełniał błędy tego wieczoru w zasadzie we Frankfurcie, natomiast no nic, nic z tych punktów już ani traktowi nie cofnie. Był, no, był fał. W jaki sposób dzisiaj, by... mając system VAR, mając ludzi, którzy to jest to jest to. ci podpowiadają jednak z wozu, no bo to jest wszystko nie czysto rozumiem. teoretyczne, Taka, ale on że, on że ma... decyzję o skorzystaniu z, z var teoretycznie podejmuje arbiter główny, ale wiem, jak to wygląda w praktyce. no dostaje od razu sygnał, i sprawdź to, albo my widzimy faul, podejdź i masz czas. No i ja, ja tego nie rozumiem. No jest ta sytuacja kilka razy po Powtarzana, ewidentnie pchaliń strema na piłkę, powoduje jego upadek na trzecim metrze Adajemi, uniemożliwia mu dojście do piłki, strzał do pustej bramki. Jeśli w takiej sytuacji nie dyktuje sędzia karnego, no to ja nie wiem o co chodzi. No tak, ale niby, niby sędzia broni się tym, że Köln, e, czyli Wóz Warmu, nie, nie do końca zasugerował, że tu było jakieś przywinienie. I on powiedział, że, że oczywiście się patrząc, broni, że nie patrząc monitora. Na, na powtórki, tak, patrząc na powtórki późniejsze. Oczywiście ADMI powinien, powi, powinien zostać pod rzut karny chyba ADMI miał żółtą kartkę, czy nie miał. O, nie w sytuacji, tak? no, Ale jeszcze kartkę, zobaczcie, jeszcze miast... jedna sytuacja, w której, w której w ogóle, o której się w ogóle nie mówi, e, czyli dośrodkowanie i, i bym powiedział pojedynek GC z e, Zule. No Z jednej strony jest popychany, tak? w, a z, z drugiej strony, strony jest kopany przez Kobela, no. Jest kopany, kopany przez bramkarza i tu o tej sytuacji w ogóle się nie mówi. Także moim zdaniem dwa ewidentne karne nie zostały podyktowane e, dla Intraktu i tutaj Dortmund miał naprawdę dużo szczęścia. Nie miał żółtej. Nie miał już, no, ale, ale rzeczywiście, no, sędziowanie katastrofalne, nic tutaj się więcej nie da dodać. Tak jak Stefan Effenberg powiedział, gdy siedmiolatka przed tym, przed tym kamerami w wozie War posadził, to, to by wiedział, że powinien być rzut karny, no, a nie wiedzą tego profesjonalni sędziowie. No. Nie, szczególnie w takim meczu, gdzie my się zachwycamy, faktycznie to, to jest dobre, co powiedziałeś, Marcin, że faktycznie nie brakowało niczego w tym spotkaniu, i akurat jednej rzeczy mogłoby zabraknąć, czyli właśnie tej kontrowersji, no bo tutaj ten mecz nie wymagał tego, żebyśmy się na nim dzisiaj dłużej skupili, bo faktycznie to było widowisko, i na którą stronę ta szala tak czysto sportowa zostałaby przechylona, no to oczywiście miałoby znaczenie dla tych klubów i sympatyków tych klubów, ale tak oglądając z zewnątrz Bundesliga, jakby usiadł ktoś do tego meczu, no to właśnie i zobaczył pierwszy raz takie spotkanie Bundesligi, to mógłby się w tej lidze poprawić prostu zakochać e, i cenić ją bardzo wysoko, no bo liczyłby, że właśnie takie pojedynki i jeszcze dobrze przez ligę ułożoną, bo zobaczcie, to oczywiście nigdy nie jest oczywiste nie, włodarze ligi nie są w stanie przewidzieć, który mecz faktycznie tym hitem będzie, no ale jak układasz ten mecz na sobotę, na 18.30, no to dobrze, jeżeli to jest właśnie takie Na układasz na 18.30 szarkę Werder. No, też może, no. też może być dobry mecz. No. Słuchajcie, wróćmy do piątku, bo w piątek mieliśmy spotkanie pomiędzy Werderem, Brema, a Hertą BSC, końca meczu skuteczna w wykonaniu gospodarzy. W zasadzie do nowego porządku świata Bundesligi przywykliśmy, to znaczy zdecydowanie różna pozycja klubów z Berlina. Union pokonując swoich rywali w tej serii spotkań znowu wyprzedza Bayern, wraca na fotel lidera i ma po 12 kolejkach 15 punktów przewagi nad Hertą BSC, która jest tuż nad strefą spadkową, włączając także to w to Stuttgart. Dwa zwycięstwa, pięć remisów, pięć porażek mm. herty. Panie Arturze, no pan tam na co dzień jest, blisko klubu w sercu blisko miasta. Klub, blisko klubu nie jestem, Matję. Że, że częściej na Unią teraz chodzisz, bo jesteś kibicem sukcesu. W że bywasz tak, w nie, nie, na, szczęście, myślę, co, na szczęście, mam takie, że, że mieszkam po środku. Mam tego stadiona, tyle bliżej. samo, co do, co do drugiego, tak więc mm. oglądam to, można powiedzieć, bez wielkich emocji. Oczywiście w tym jednym z tych klubów grałem, z drugiego z miałem propozycję. Ale mm, oczywiście no po raz kolejny mówi się o tym, że Herta zagrała dobry mecz w Bremie, tak? bo to nie, był, to nie był zły mecz, to był mecz, w którym herta może i, i przeważała. Luke Bakio miał znowu jakąś tam sytuację, coś tam się działo, no ale nagle masz taki mecz na 0-0, na no to musisz to dowieść, nie możesz przegrać kolejnego spotkania, bo to... Jakby sama porażka, sama porażka 1-0 może wstydu, wstydu nie przynosi, ale jednak kolejny mecz niewygrany, czy kolejny mecz przegrany powoduje, że jakby te słowa trenera Szwarca znowu wiesz, wchodzisz do szatni i znowu słuchasz trenera, który mówi było dobrze, było dobrze. No ale, roz... ale chyba nie było do końca no ale dobrze rozumiem, że skoro w nie mamy się tak. 15:30 meldujesz na stadionie olimpijskim bo przyjeżdża so, chyba nie, w niedzielę jest nie? mecz. Sobotę 15:30 Bajer. Tak? O, bo ty do tam o, bo ja tam na, ja na, na niedzielę się szykowałem. Nie, nie, faktycznie jestem tak, jestem reporterem dla, dla VIA Play na tym meczu, także będę robił jakieś tam wywiady. No wiesz no na pewno, no, na pewno jeżeli... na 15:30. jeżeli nie jeżeli... będzie tyle ludzi. Tak, tak, no, nie. Słuchaj, na Parking wolny. Na sobotę sobie partię tenisa, bo myślałem, że będzie z w niedzielę, Kolejki. Dobra, ehm, patrząc, patrząc... Dobrze, że wpadłeś, Artur. Tak, tak, dobrze, że Słuchaj, ale wracając do sedna, no to nie ma, nie ma lepszego meczu niż przełamanie się z Bayernem Monachium, tak? Oczywiście mecz będzie, Naprawdę gdzie, to wierzysz? Będzie, no jest co, jeżeli Augsburg wygrywa z Bayernem, no to myślę, to że Hertha, Bayern Hertha dzisiaj, dzisiaj gra lepiej w piłkę niż Augsburg, tak? Augsburg ma tych punktów chyba o trzy więcej, tak? Ale jednak Hertha, Hertha gra... Piłkę, której nie chciał grać z kolei Schwarz, bo dzisiaj Herta jest najczęściej wyprowadzającym kontrataki zespołem Bundesligi. Tak? Oczywiście wykorzystanie tych sytuacji pozostawia wiele do życzenia, ale jednak Schwarz, przychodząc do Berlina, mówił, że on będzie chciał grać, mając posiadanie piłki na połowie przeciwnika, wysokim pressingiem. Z tego niewiele wynika. Tak? Z tego niewiele wynika, tego nie ma. Jest dzisiaj. Bardziej nastawienie się na cofnięcie na własną połowę, przyjęcie przeciwnika i wyjście z kontratakiem na szybkiego Luke Bakio. Bo jeżeli to weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj w hercie Luke Bakio jest tym bohaterem, na razie Berlina, który ma już pięć bramek i, 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 i szóstą miał, miał, i był bliski strzelenia w meczu z werderem, czyli zawodnik, który był niechciany i był wypychany no to widzimy, że jakieś zmiany następują, ale te zmiany moim zdaniem następują zbyt, zbyt, zbyt powoli i tutaj cierpliwości już, już pomału nie ma. Prawda? bo to jest jednak kolejny sezon, gdzie będzie walka tylko i wyłącznie utrzymania. Chwalimy, jakby chwaliśmy Hertę w tym sezonie za wrażenie artystyczne, za to, że jakby coś tam się rodzi, widać, że jakiś zespół po prostu jest, że ta, ten zespół ma jakiś określony Przecież pomysł. No, za wrażenie grze, artystyczne można chwalić dwie kolejki, no no po, a potem, no a potem no właśnie, chcesz, żeby za tym poszły punkty. Właśnie do tego piję, że, że rzeczywiście te Hertę ogląda się na pewno lepiej i rzeczywiście widać jakąś myśl przewodnią w jej grze, natomiast no nie ogląda się lepiej tabeli, bo to jest... Wciąż miejsce tuż nad strefą spadkową. Mają szczęście, że z Bochum i jest Szalkę, bo, bo byłyby pewnie jeszcze, jeszcze większe problemy. Ten dorobek 11 punktów w 12 meczach jest mocno niezadowalający. No, zwłaszcza, że teraz mają Bayern, potem mają wyjazd do Stuttgartu, jeszcze kolanie u siebie. No To dobrze byłoby troszkę ten bilans podreperować, choć z Bayernem będzie ciężko. Więc Bayern będzie ciężko, ale zobaczcie, jak y, obniżyły się oczekiwania względem Herty, bo przez kilka sezonów ona totalnie dołowała. I dzisiaj nie tylko chodzi o nas, ale o wiele osób, czy nawet sympatyków Herty. Być może nikt nie wpada w jakieś zachwyty, ale za każdym razem podkreślamy, że tą Hertę ogląda się lepiej. No bo faktycznie było już tak beznadziejnie przez, nie wiem, dwa sezony, dwa i pół sezonu, że dzisiaj faktycznie no ta Herta, no, oczy nie krwawią, kiedy ogląda się ich mecz, no ale kiedy przychodzą te decydujące momenty, no to faktycznie ten mecz jest idealnym zobrazowaniem tego, jak wygląda gra Herty ta przeciwko Werderowi. No bo to był mecz dość wyrównany. No, mówimy o full krugu, no dziś, że on jest indywidualnie świetnie dysponowany, ale ogólnie, kiedy trzeba ten mecz, mówiąc brzydko, przepchać i zapunktować, no to to się hercie nie udaje. Ja nie widzę tutaj światełka w tunelu i tutaj pół żartem, pół serio sobie mówimy o przełamaniu z Bayernem Monachium, No, no... Panowie, no to jest praktycznie nierealne. No bo wiesz, bo z tym Szalkę to też takie przełamanie było, raczej przełamał ich Szwolów, prawda, swoimi, swoim interwencją więc... przy, przy strzale Cusarta na przykład, tak? To też nie było, nie było aż tak przekonujące zwycięstwo, aż tak przekonująca gra na tle Szalkę, która dzisiaj jest, odstaje no mocno, tak? Od nawet momentu, po, zobacz Artur, od momentu tego City trenerów. Club, od, od tego, od momentu wejścia nowego inwestora, właściciela, kiedy faktycznie były te huczne zapowiedzi, jak ta herta ma wyglądać od tych wielomilionowych transferów z Krzyśkiem Piątkiem na czele, no to jest kolejny sezon, kiedy sukcesem będzie utrzymanie w lidze. No to jak, jak mało czasu było potrzeba, żeby od tych wielkich aspiracji pucharowych no spać, spać tak nisko, jak na realia tego klubu, na budżet tego klubu. No tak, no, wiesz, no, ale jakby przykładem przykładem beznadziejności, moim zdaniem, transferów i polityki transferowej, tu już trzeba uderzyć niestety też w Bobicza, oczywiście Bobicza, będzie się tłumaczył, że on tych wielkich setek milionów, które zostały wydane, nie, nie on je wszystkie wydał i, i jakby mniejszą część to on wydał. No ale jeżeli masz w bramce Christensena, tak, który, no, który, no nie szukujmy się, dobry bramkarz, by z 14 metrów strzał głową Flickruga, jednak wybił nad poprzeczkę, tak? Podejrzewam, że e, połowa, no nie wiem, Kobel, Neuer, nawet, nawet Nie, tak? nawet ten Christensen pe... z Barcelony głową by wybił. <noise> Na przykład, <noise> tak? Także, także, wiesz, to też pokazuje, że, że ten ten zespół jest, jest w dalszym ciągu w budowie, albo, albo w rozbudowie, albo nie wiadomo w czym. Słuchajcie, zostajemy w Berlinie, ale pojedźmy do Leśniczówki, bo tutaj jednak <słuch> wydarzyła się rzecz historyczna i w tej chwili jakby nie odnoszę się do nieprawdopodobnej dramaturgii końcówki tego spotkania z Borussią Męsie Gladbach. Tylko po 479 dniach od momentu podpisania kontraktu debiut w Bundeslidze zalicza Tymoteusz Puchacz. Nakreślmy sytuację, Giselman. Poza kadrą meczową, trzech wahadłowych do dyspozycji. trimer pozostawiony na ławce. Rierson zaczyna mecz na prawej stronie. Tymek ta na lewej stronie. Boiska. 59 minut dostaje od Ursa Fischera. To jest jego trzeci występ w tym sezonie. Mecz w Pucharze Niemiec okraszony bramką. Jeden mecz w Lidze Europy i teraz debiut w Bundeslidze. I co po tym debiucie panowie? No znowu odbył się, tak? No. Nie, no, nie, jest to, nie jest to występ, o którym potem ludzie rozmawiali. I... Za rana w berlińskich trawajach. Nie jest to występ, którym należałoby się chwalić. Przez Kickera oceniony jako jeden z najgorszych w zespole obok Sheraldo Beckera i Jordana Sibacze, tym Puchać. Puchacz. No, są chęci, natomiast no, brakuje tego, co jest najważniejsze, czyli czy umiejętności. Potem wchodzi na lewą stronę Ryerson. Jego każda wrzutka tworzy jakieś zagrożenie pod bramką Borussia Miasza Gladbach. Tym jak Puchacz. No, widziałem wczoraj w, w programie chyba statystykę pięć dośrodkowań zero celnych i to no, nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że wahadłowy, na którego, którego gra powinien się opierać na dośrodkowaniach, nie potrafi celnie dośrodkować Trochę no, Troszkę, Troszkę mnie za dwa razy tam mu skoczyła na kępce. No, nie, tam, nie, nie, nie. Ale obiektywnie uważam, skarżę. że tak. Na te pięć dośrodkowań niecelnych. Jak tak fotograficznie pamiętam, to dwa razy po prostu kopną źle, albo przeciągnął, albo kopną za bramkę. Raz albo dwa mu skoczyła. Plus, no, moim zdaniem jednak jest jakaś apatia w tej chwili, mimo świetnych wyników napastników. Mówię tych podstawowych, to znaczy Becker i, i Zibaczej, Ja widzę jakiś taki brak energii. Yes, ja widzę, ja widzę brak yes, ja widzę brak dochodzenia do sytuacji. Lekki le z formy napastników to też się przekłada na, na ich i dorobek strzelesi w ostatnim czasie. Natomiast, no tak jak mówię, no. Jak po ponad 400 dniach dostajesz szansę w Bundeslidze, to, to tym swoim występem jakby nie przekonujesz trenera, żeby coś drugą znaczy, szansę. Pytanie, ale Pytanie pewno... też, co było ważniejsze w tym tygodniu dla y, Fischera. Czy Bundesliga, czy jednak to, co się wydarzy w czwartek, gdzie no, będą grać mimo wszystko o awans, o to, żeby chyba. wiosną grać w Europie sprawę. To znaczy odpowiedź na to pytanie, i też nie bez przyczyny tym, jak puchar znalazł się, moim zdaniem. Tutaj nic się znaczy przypadkowo nie, nie dzieje. Nie, ale wiecie nie, co, nie, ale nie, Artur, nie. ale jeszcze odnośnie chciałem tym kapuchacza, bo co jest chyba najsmutniejsze w tym wszystkim. Bo z jednej strony cieszymy się, że w końcu zadebiutował, dostał blisko te 60 minut, no to już możemy go realnie ocenić. Najgorsze jest chyba to, że on z minut na minutę, wyglądał słabiej. Że to nie było zbudowanie się, że na początku wchodzisz. No oczywiście jest to coś nowego, bo jednak czekał na tą Bundesligę no, mnóstwo też publikacji, programów i pytań do niego, kiedy w końcu i czy warto w tym Berlinie nadal siedzieć, grzać ławę, a czasem nawet siedzieć na trybunach. No bo to te wysyłanie na trybuny Mateusza czasem było naprawdę takim znaczy, mocnym... Ja, ja do Tomka powiedziałem przed meczem, mówię, żeby tylko Temek w tym meczu nie był taki ibermotywirt, żeby on nie był przemotywowany. Natomiast no, tego może nie było widać od pierwszej minuty. Natomiast uważam, że... Chyba troszkę na za dużych emocjach on tutaj podzielił siły i energię, bo, 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 ruszył, I tak, tak bo ruszył, ruszył tak, że, że praktycznie chciał grać w każdą akcję na pełnym sprincie, na pełnej szybkości. I potem miałem takie wrażenie, jak zobaczyłem te ręce na biodrach w 30. minucie po którymś powrocie. Że po prostu albo troszkę brakło do tyłu, albo trochę brakło już później sił, żeby to przełożyć na należytą koncentrację na elementach technicznych, bo, bo zobacz, ile takich jednak prostych było błędów przyjęcie, przyjęcie podanie niedokładne na no tak, ale, ale panowie, no oczywiście dla tymka to jest najważniejsze, że w końcu zadebiutował, że to już ten balast spada z niego i teraz może będzie lepiej, nie wiadomo, oczywiście, tak, ale naciskiem na morze. Wiesz co, no na morze no oczywiście tak, tylko, że tutaj um, wiesz jakby tań... zawsze powtarzałem, że zawodnik, który nie gra miesiąc, tak, nie ma, nie ma rytmu meczowego, to nie jest problem, ale jeżeli nie ma rytmu meczowego ponad rok, no nie, a o no, tym no, mówimy no, jeśli... Nie no Artur, no, on, on, w on zagrał 13 meczów w Turcji, 4 no, dobra, Arturcji, no ale no, Mati, 39, no to 13, Liga 13, 13 meczów, no to a ile mamy meczów w sezonie, jeżeli, jeżeli zobaczysz ile Unią zagrał w tym sezonie, czy w poprzednim sezonie, no to wiesz, to nie, jest, nie można 40, powiedzieć no, tak? o tym, że jest regularne granie. tak? To jest granie, tak jak powiedziałeś, ok, w Turcji zaczął grać, ale teraz znowu wrócił i nie gra, w poprzednim, przed wypożyczeniem nie grał. To nie jest rozwój do końca, do końca zawodnika. Dlatego oczywiście pytaniem było, dlaczego nie odszedł latem, jeżeli, jeżeli miał taką szansę, nie wiadomo, został. Widocznie znaczy nie no widocznie Lech był, nie Lech był zdecydowany. Piłkarz też. W ostatniej chwili zablokował Fischer. to wypożyczenie Fisher. Fisher, tak. No. wiecie, co dla mnie było takie bardzo charakterystyczne w oglądaniu tym, w, w tym meczu? ono mi uzmysłowiło coś, czego na przykład nie do końca potrafiłem dostrzec przy grze Giselmana, Riersona czy Trimela. To znaczy detaliczne wymagania Fischera na tej pozycji. Bo wszystko, co się Tymkowi nie udawało, to było widać, że jest jakby wbrew temu, czego oczekuje trener na tej pozycji. I to była odpowiedź, dlaczego on tak długo czeka i dlaczego on się waha. Bo widać, że to jest no, teoretycznie taka gra, no niby piłkarz wychodzi i gra, ale widać, jakie jest jakby tutaj, jakie jak jest, jak jest zaprogramowanie na tej pozycji piłkarza. No Co tak. on musi wykonać? Które poszczególne elementy, żeby mieć szansę na regularną grę? No Mati, tylko zobacz, o, o jakich my elementach mówimy? O przyjęciu piłki, o dobrym poruszaniu się, ustawianiu o ustawianiu się, o dośrodkowaniu w, w, w pełnym biegu. I w biegu. Naj, najlepiej bez w Elementy, tak. Najlepiej no bez Elementy, pakiet, elementy no. które są Podstawą rzemiosła piłkarskiego. tak? Nie mówi Fischer o tym, że musi Tymek pójść w dribbling jeden na jeden, hmm. zrobić przewagę, pójść po skrzydle, wejść między dwóch, prawda? Ufałniać czy wody, zrobić wody. ruch taki, że odciągnie swoim ruchem dwóch zawodników i przez to stworzy się miejsce dla kolegi z zespołu. Nie. To są zwykłe elementy piłkarskie, których Tymek, Puchać nie jest w stanie opanować przez półtora ale, roku, ale, będąc wiem. Ale też zobacz, on w pierwszej połowie osiąga największą prędkość spośród wszystkich piłkarzy Unionu, bo zmierzono i on ma 34,2. No może to nie jest... No tak, ale on ma największą prędkość, ale, ale też... Naj, jest najszybszy, ale też najszybciej tak. się zmęczył. No ale słuchaj, no ale, ale dobra, no ale fajnie, powiedzmy, że fa biega odcinki w fajnym tempie, 34,2. Ale krótko. Tylko zobacz. Bo z drugiej strony jest Gumu i znowu masz szybkiego chłopa na stronie i naprawdę z nim też nie jest łatwo wygrać tego pojedynku biegowego, mimo że na razie oczywiście no. piłkarz stracony z Toulouse nie spełnia tych oczekiwań, które z kolei miał trener Borussii Natomiast, gada. No tak, to, że szybko biega to, to nie jest tylko atletyka, ja też pamiętam, jak się łączyliśmy i tutaj z Dawidem podsiadłem asystentem Sebastianem podsiadłym. podsiadłem, podsiadłem, podsiadłem Asystentem to Dzisiaj bez apostazji, <laughs> bez Dawida analitykiem, analitykiem taktycznym w sztabie Ursa Fischera, łączyliśmy się też z nim w magazynie kolejki via play. No i zazwyczaj tacy ludzie uciekają w kurtuazję, mimo wszystko nie chcą nazywać rzeczy po imieniu. On też starał się lekko w te kurtuazję uciec, ale no jednak nie ukrywał, że jak jest z nami długo, nadal ma problemy taktyczne, nadal jest dużo gorzej na tej płaszczyźnie. Tak, 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 tak samo jak się łączyliśmy z nim i pytaliśmy go, wraz. no ale grał w tym Trabzonsporze, to co jest nie tak? On mówi, no wiem, ja, ja te wszystkie mecze w Trabzonsporze, no. to o poziomie taktycznym tej ligi nie chcę no za właśnie. bardzo się wypowiadać, więc... A niestety na gra, gra Unionu, dlaczego Union jest na, Union na pierwszym miejscu w tabeli, nie dlatego, że mają tak niesamowicie dobrych piłkarzy, bo dzisiaj mówiliśmy przed programem, śmialiśmy się z tego, że Hansi Flick powoła za chwilę ramiego Kedire, prawda? Jest zaprogramowany przez trenera. No, no każdy musi wykonać poszczególne tak, elementy. Zespół. Tak, tak. Ej, zobaczcie, I zobaczcie, my znowu mówimy o zawodniku, który jest poważnie brany w, pod uwagę w kontekście Mundialu. No, ta kadra jest poszerzona, ale mimo wszystko na no, i To jest 26 piłkarzy. I my mówimy o zawodniku, który ma. Jeden występ z Europy, pucharze Niemiec. I teraz no i jeszcze 60 jedna kwestia, bo też często wniosek. mówimy o tym, że rzeczywiście trudno się w Unii nie przebić, bo trzeba oponać te mechanizmy. To prawda, ale tak. Przed latem Sibacze gra, przed mm. Janik Haberer gra, przed Leite gra, przed Doeki gra, więc kilku piłkarzy w do no, ale, ale, ale i to no, wyświetlał co, co ty porównujesz? Świetnie, wypożyczenie no. faceta z FC Porto, który ma 72 mecze w drużynach młodzieżowej. No, z czegoś wynika te 70 mecze w To wiesz, do Unii przychodzi reprezentant Polski. Tak, zawod, który, zawodnik, który w tej reprezentacji był zawodnikiem, który często grał w pierwszej węgielnie pierwszej 11? Z Anglią, tak, z Anglią, tak, tak, tak. Z Czyli rozumiesz, przychodzi do, przychodzi do klubu i, i mówimy tak, o elementach, które znaczy... chce widzieć. Znaczy, ja jestem bardzo ciekawy Zwycię. Decyzji trenerem, trenera Michniewicza To znaczy mamy na tę pozycję Nikole, który moim zdaniem jest poza zasięgiem Jeśli chodzi o swoje zaawansowanie Przygotowanie techniczno-taktyczne zaleskim. Taktyczne też Grami... bardzo poprawił świadomość tak? Gry defensywnej jest, jest, jest Tymek, jest Reca Na tej pozycji ewentualnie może zagrać też Przemek Frankowski Bo on na dwóch stronach na wahadle Także no, zobaczymy jakie będą decyzje Selekcjonera I też bardzo jestem ciekaw ile jeszcze meczów do mundialu zagra Tymoteusz Puchacz w barwach Unionu. Okazji no, już wiele nie będzie. Ale wracając do, do samego cztery. meczu, no emocje powiedziałbym kosmiczne. Dramaturgia niesamowita tej końcówki. Gladbach po raz kolejny pokazuje jak wykonuje rzuty rożne skutecznie w tym sezonie. Natomiast no Union strzela te bramki głową, strzela te bramki głową i to, i to była bramka zdobyta na, na wagę trzech punktów. Jeżeli do końca jak powiedziałbym Raków w Poznaniu z Lechem. Pomógł troszeczkę Tobias Zippel, bo tym swoim wyjściem do lasu w przy, przy przytrafił na no, jeden no, 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 do no, no, jednego, do Starej Leśnicy. Na maślaki. Wyjściem, tak, na maślaki. <laughs> I nokautem Berensa pomógł doprowadzić do wygranej. Natomiast pozytywnie zaskoczył Union Berlin, bo o tyle pozytywnie zaskoczył, że zawsze kiedy musiał dominować, kiedy musiał prowadzić grę, to miał kolosalne pro Problemy. Tak było choćby z FFL Bochum, a tutaj potrafili jednak w drugiej połowie przygnieść troszeczkę Borussia Mönchengladbach, doprowadzić do wyrównania, strzelić bramkę na dwa do jednego. No tak czekamy, znaczy czekamy w cudzysłowie czekamy, bo życzymy im dobrze, natomiast czekamy kiedy oni w końcu spuchną, kiedy w końcu przestanie wpadać, kiedy, kiedy w końcu... Ta drużyna nie będzie seryjnie wygrywała meczów. Wydawało się, natomiast... że to jest ten moment, a tutaj... Tak, układało wieniu. się Wiesz, i, to idealnie no, i, to, I to niby miał być ten moment, bo jednak porażka z Bochum w tydzień temu po takiej, bym powiedział, grze, gdzie Bochum zagrało taktyką Unionu i ich a, a, i z nimi wygrało. No i nagle przyjeżdża Gladbach na starą Leśniczówkę i byś pomyślał, że też podobnie będą chcieli grać i nagle Union potrafi grać, mając piłkę przy nodze. Ale nie ale masz to wrażenia, był... że Union właśnie dojrzał i myślę, że też występy w europejskich pucharach mają na to wpływ. One oczywiście nie są tak idealne jak w przypadku Freiburga, mówię tutaj o punktowaniu, ale myślę, że to mocno ten zespół rozwija w takim trybie mocno ekspresowym. No bo była Bundesliga, dochodzą teraz puchary, oczywiście tam popełniają swoje błędy, ale ta, te doświadczenie nabyte w tak szybkim czasie właśnie procentuje w takich spotkaniach i w takiej końcówce z Gladbach, bo myślę, że gdyby nie to to byśmy takiego finiszu nie mieli. No i teraz będziemy mieć Union kontra Royal Union, czy Royal a, no Union tak. San w tej ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Union oczywiście Ursa Fischera grający o wyjście z grupy. W następnej kolejce, z tego co pamiętam, Union jedzie do Leverkusy Leverkusen na mecz, tak, tak, tak. Na mecz z Bayerem. Przejdźmy na moment do, do Augsburga, który prowadził, który wygrywał, ostatecznie przegrywając rzutem na taśmę w Stuttgarcie. Tak 80 minut miałem wrażenie, że... Kołbek co reakcja to jest spóźniony o pół kroku albo o pół sekundy, natomiast ta końcówka fenomenalna w wykonaniu rezerwowego na co dzień bramkarza Augsburga, dwie, trzy kapitalne interwencje. Co u, co u Rafał Gikiewicza? Czy on będzie gotowy już na następną kolejkę? Czy, czy to jednak to jest jakiś taki, no nie wiem, no, naj, najdłuższy siniak? No wiesz co, od... jeżeli pomyślisz sobie, że... Ile to już trwa? To... Tydzień temu, nie w środę szalky, chyba, tak? w środę tak, w środę ściągnie, ściągnęli mu jeszcze kolejne 30 mililitrów krwi z tego uda. A problem pojawi, pojawił się... On ma jakiś lekarzy e, w Frankfurcie? Tak, 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 tak jeździ do, do Frankfurtu, także... W, Tylko do jest, lekarzy? No do lekarzy, no, no nie, no do, do, do <grym> i na razie nie. Eee, także no, robi wszystko, żeby zagrać w kolejnym meczu tak? Bo jednak, jednak tych punktów Ale tak ja to jest cały diagnoza tego ura. To diagnoza jest taka, że za późno Zaczęto mu ściągać te i te złogi Które się porobiły z krwi One teraz ranią mięsień Który pracuje tak? I dlatego jest cały, czas, cały czas pojawia się krwawienie Delikatne No i jakby nie ma komfortu, komfortu e, Normalnego a biegania. Artur, tak? A to są Artur tylko zabiegi Czy on w ogóle trenuje? Znaczy wiesz co, nie, trenuje indywidualnie nie robi dużo, nie robi dużo nie z zespołem, nie ma, nie ma opcji, próbował w, przed meczem ze Stuttgartem, ale nie, nie miało to sensu, tak więc każdy kolejny tydzień no, daje szansę na to, że jakiś że wróci, no, ale, ale jeżeli cały czas masz, masz krew w, w tym, no to... To jakby też, też jest rozmowa między mną a Rafałem, że nie ma co ryzykować jakby też zdrowia, tak, no bo to, że, że wróci, wróci teraz, jeżeli zameldujesz się, że jest ok, a nie jest do końca ok, to po meczu, po meczu złym nikt już twoich jakby usprawiedliwień, że a, bo wróciłem, bo, bo takie. Na grasz no, za intraktem, to no. można założyć, że łatwo nie będzie. Tak, więc tak więc, no zobaczymy, no, robi wszystko, żeby na, na intrakt wrócić. Czy to się uda? Zobaczymy, no, ale wiesz, wracając do meczu, oczywiście Kołbek, tak jak powiedziałeś, ostatnie, ostatnie minuty miał, miał zachwycające, co mnie zszokowało negatywnie, to to, że Augsburg w ostatnich 10 minutach dał, doprowadził do chyba, nie wiem, 10, 12, 15 dośrodkowań w pole karne, nie blokując praktycznie żadnego z tych dośrodkowań, tak? i na samym końcu jeszcze tą bramkę stracili, tak więc, tak, więc głupota nie wyciągania wniosków zagrożenia pod własną bramką była straszna w tym spotkaniu i to się zemściło jak zresztą na, na Gladbach tak bo Gladbach e, e, przecież, e, przecież również, również tak w końcówce zagrało Ostro dlatego, grają. dlatego tutaj Augsburg Augsburg no musi, e, musi łapać, łapać punkty tak? 39 żółtych kartek rekord Bundesligi po 12 no, kolejkach to, 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 to. także no, można powiedzieć że... Mili grać w piłkę czeszą trochę, <grymiany> <grymiany> trochę Andy zrewidował ten swój pomysł co zespół zaczął po pierwszych kolejkach, że co jest z punktów znaczy co jest z wrażeń artystycznych jak w przypadku herty jak nie idą za tym punkty i, i nastawił zespół na troszkę inny futbol, agresywny futbol nieprzyjemny dla przeciwnika, no w Stuttgarcie się nie udało, Stuttgart też spore zawirowania, bo tam zmiana przecież trenera, zwolniony Mataracu kilka tygodni temu i do końca, do końca tej rundy powiedzmy do mundialu Michel Wimmer będzie prowadził zespół, jak na razie wyjąwszy ten mecz przegrany w fatalnym stylu 0-5 z Borussią, to, to naprawdę idzie, idzie mu dobrze, bo zwycięstwo z Bochum u siebie, zwycięstwo z Augsburgiem, do tego awans w Pucharze Niemiec do, do kolejnej rundy, więc w miarę tam jakaś stabilizacja w Stuttgarcie złapana, choć stabilizacji nie ma w gabinetach, bo tam ciągle jest dużo niejasności, dużo walki o tak władzę, osób. nie wiadomo co ze Svenem Mislintantem, coraz mocniej się łokciami rozpycha sami Kedira. Jest też kilku inne, kilka innych osób, tak, więc chaos w Stuttgarcie, ale wynikowo się poprawiło. No zobaczymy. Trzy kolejki mamy jeszcze przed Mistrzostwami Świata. Augsburg, tak jak powiedzieliśmy, Eintracht, potem chyba mecz z Unionem, tak mi się wydaje, i na samym Trzymy. końcu PFL. Bo No to, tak to, parę, tak to punktów, parę punktów, parę punktów można wiesz, zrobić. Tak patrzę też w kontekście Roberta Gumnego, bo Roberta tak, brakowało w tej kolejce. Mieliśmy okazję z nim ostatnio rozmawiać w magazynie TVP Sport o liczeniu do Mistrzostw Świata, więc on, on przechodził zabiegi i trenował indywidualnie w Poznaniu, wyjechał do Polski. Miał się pojawić w tym tygodniu w Niemczech, dokonać jakby testów, prób i, i ewentualnie być tutaj w, do dyspozycji trenera na mecz za Frankfurt, no walczą o punkty, ale też każdy z tych piłkarzy walczy, walczy, walczy o swoją pozycję, walczy o tą 26-osobową kadrę. No tak, masz niewiele, masz te trzy spotkania plus te zespoły, które grają w Pucharach, no to jeszcze jeden mecz im dochodzi, więc maksymalnie cztery, cztery mecze i tak jak w kontekście mówiliśmy, Tymoteusza Puchacza, bo on tam te minuty, no to, to jest dramatyczny bilans, no tutaj nie ma co sobie, e, nie ma co pudrować tej sytuacji, bo ona faktycznie jest beznadziejna w tej, w tej kwestii, a Robert Gumny wydaje mi się, że wskoczył na Taki swój, może nie optymalny, ale dość taki solidny poziom. Szkoda, że się przytrafiła ta kontuzja, bo ja myślę, że on już ten poziom sobie ustabilizował. I się go trzymał, i, i w kontekście mundialu, no to byłoby bardzo cenne. I Liczę na to, że, że on wróci, że będzie w tym rytmie meczowym, bo jak my sobie patrzymy na tych wszystkich zawodników, których do dyspozycji ma Czesław Michniewicz, no to pewnie z jak mniej więcej, ma te problemy z regulacją. Znaczy, akurat, akurat ta strona? no Ja myślę, że Gumny, no, mówisz, że ustabilizował formę. No. Ale no, nie w sensie jest tak. Nawet ta to. Przy... Znaczy, że ustabilizował, jedynie to, że gra. Znaczy, tak, ale żeby, skończym, dawał, ale, a, żeby, ale żeby dawał już pewien no, postęp, jaki on ma w, sezonie, pro, w ostatnich Mati. tygodniach. No ale Mati, no, liczby, które ma, które ma gumny w tym sezonie, były takie same w pierwszym sezonie. Tak? Bramka chyba z trzy asysty czy dwie asysty, dzisiaj nie, ma, nie, jest, nie jest tego więcej i nie jest lepiej. Także po trzecim, w trzecim sezonie zawodnika który ma aspiracje do tego, żeby być podstawowym zawodnikiem reprezentacji, żeby odejść do lepszego klubu, no jednak te, te, te aspiracje powinny być inne. Oczywiście tłumaczyliśmy to, że jest rzucany na wiele pozycji i faktycznie tak jest. Miał mecze lepsze, gorsze. Najważniejsze mówimy o tym, że gra i łapie te minuty, łapie doświadczenie. Tylko w pewnym momencie trzeciego sezonu, gdzie, gdzie no to już jednak oczekujesz od zawodnika, że błędy z pierwszego sezonu, z początkowej fazy bycia w Bundeslidze, zostaną zniwelowane i będzie tego lepiej. No ale nie oszukujmy się, że przecież, ile? Dwie kole... Ostatni mecz przed kontuzją, no to dwie asysty Sobieski. drugiego tak, tak, tak. tak, Gumnego, grającego oczywiście na środku wtedy defensywy. Pierwsza połowa ok, druga połowa beznadziejna. No czyli nie, nie, nie oszukujmy samych siebie, bo my mówimy w perspektywie tego zawodnika o reprezentacji. No, Jeżeli my teraz mecze, chcemy tak, wychodzić z grupy, takie... tak, wychodzić z grupy mistrzostw świata kosztem Meksyku chociażby, tak? I dzisiaj liczymy na to, że gumny nam będzie tym zawodnikiem, który tą prawą stronę nam zamrozi, no to my możemy się czasami zamrozić w tych klimatyzowanych stadionach, prawda, Kataru? No bo... A, gramy akurat na, kolego, tymi, na, na jedynym stadionie ma klimatyzacji. Więc się tam nie zmrozimy. Dobrze, będziemy się przeglądać temu, czy, czy zagra Robert Gumny, jak zagra Robert Gumny? Ile minut złapie w tych ostatnich trzech kolejkach? Przed mistrzostwami, chociaż tak naprawdę to to trener Michniewicz po dwóch najbliższych kolejkach tak. będzie ogłaszał kadrę, bo ogłoszenie kadry nastąpi. No tak, dokładnie. a kolejka jest teraz w weekend i w środku środa a ogłoszenie kadry jest czwartek, czwartek. dziesiątego. 10 listopada. Słuchajcie, coś ruszyło w Bochum, tak się wydawało, bo trzy zwycięstwa na cztery mecze u trenera Lecza, to znaczy dwa w Bundeslidze, jedno w Pucharze Niemiec, natomiast no teraz jednak zbili ich strasznie. W, w... Ja, mogli, ale mogli jeszcze strasznie. Tak? Mogli Gdy jeszcze strasznie. I nie... załamanie tak, Jacka Gorolskiego. SMS-owałem z Jackiem, nawet prosiłem go, żeby się z nami dzisiaj połączył, powiedział może będę gotowy za tydzień, może za dwa. No, on, on, on generalnie wybierał szybko ofertę Bochum, nie czekając jakby na, na lepsze warunki finansowe, no bo zależało mu na tym, żeby pójść do lepszej ligi niż Kazachstan, grać regularnie. Tutaj widział realne szanse po tej przebudowie środka pola, natomiast no, na razie ma te trzy mecze. Jedynie w Bochum 45 minut zalecza, 20 w debiucie z Bayernem, 70 w drugim występie. I teraz trzecie, trzecia, trzecia, i trzecia chyba kontuzja w tym sezonie. Była siatkówka, były problemy z dwójką, jest kolejny uraz, Mundial odjechał, Mundial Trudno, uciekł. Trudno powiedzieć, co jest przyczyną tych problemów zdrowotnych, czy to przez intensywności, jednak znaczy, troszkę, troszkę ciężko. Yy, spotkałem stanie. się z taką opinią, no, nie wiem, czy, 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 czy się z nią zgodzicie, że jest kolejnym z tych piłkarzy, którzy łapią uraz przez te mecze przez czerwcowe reprezentacji, że jest przerwa. Jugasz się może potem no. zmusza, bardzo mu zależy, jest dwa trzy tygodnie przerwy, znowu wchodzi na jakieś Nie miał obrot. też takiego pełnego obozu przygotowawczego z Bochą właśnie przez też, To co no, mówisz, no, że no, też, też, też pamiętasz, że było w tym Kazachstanie, no też też tam poszedł do więzienia właściciel klubu, nie wypłacił zawodnikom pieniędzy, pozbywano się tych najlepiej zarabiających, gdzieś tam stawiano na młodzież, że w ostatniej chwili nie chcąc wypłacać do końca wszystkich no, Ale sportowo znaleźć się w innej rzeczywistości, tylko tak, no, że to, to kontuzje. Przebie. Słuchajcie, no Bundesliga jednak z wymagająca pod względem fizyczności, tak, jeżeli faktycznie nie przepracował, a nie przepracował tego okresu przygotowawczego w 100%. No to to w peck pewnym straszne, momencie. Tak straszne z tą siatkówką. Masz operację oka czy 3, 3 4 tygodnie cię nie ma. No tak, no i dlatego i to się odbija na jego, na jego dyspozycji fizycznej. A przecież wiemy o tym, że Góralski z tego czerpał najwięcej, tak? Zawodnik przygotowany, agresywny, takiego zawodnika chciał Bochum, ale tego niestety Góralski nie mógł im dać. Nie mógł im dać ze względu właśnie na swoje nie do końca dobre przygotowanie fizyczne przez, bez okresu przygotowawczego. No i nie oszukujmy się, że jednak Liga Niemiecka jest też ligą szybszą. Tam trzeba jednak mieć szybszą reakcję i to jest, i to jest no te trzy mecze, no też oglądaliśmy, no jednak w jakimś sensie zweryfikowały, prawda, Góralski, Natomiast... to, że On musi się wziąć do roboty, żeby w, ten, w tym okresie, teraz bym powiedział, po, w czasie Mistrzostw Świata, bo na te Mistrzostwa Świata nie pojedzie, żeby się wyleczyć żeby odpocząć, żeby przepracować dobrze ten okres zimowy, no bo jednak to Bochum potrzebuje każdego zawodnika po to, żeby, żeby łapać punkty. No Natomiast bo. w kwestii samego Bochum nie wiem, czy też jest potrzeba wycięcia, bo to nie jest drużyna, dla której poprawa forum oznacza, że nie będą przegrywać meczów i będą tylko, tylko zwycięstwa. Po objęciu przez zespołu, przez Ledsa, no dostali trzy mecze wyjazdowe i trzy razy stracili po cztery gole, bo... Bo z Lipskiem, z Stuttgartem i z Wolfsburgiem, natomiast równolegle też awansowali w pochodzenie do kolejnej fazy i wygrali dwa mecze u siebie za Intraktem: Frankfurt i i z Uniony Berlin, to myślę, że to i, to i tak jest, tak jak na ich możliwości. No Raz no, będą no, przygrywać, raz no, będą ale wygrywać. Ja, no, ale ale mają, tak. mając jednak naprawdę topowego Tormana, bo ja za takiego uważam, budę z Riemana, no to przyjąć 32 sztuki w 12 no, no kolejkach, tak, to nie, jest duże. No wiadomo, no. bilans jest fatalny. To ja mówię, no ta kadra też jest słabiutka. No, to, że oni chociaż sobie wygrywają u siebie, to już jest, to już jest jakiś tam nie, sukces. Jakoś te punkty ciłają. Nie jest tak, że są pogrążeni dalej w marazmie, że nie w pięciu meczach zdobyli punkt czy dwa, jednak te, te sześć, sześć oczek ugrali, no nie jest to oszałamiający bilans, natomiast jak. Mówię, w skali Bundesligi no jest po prostu zespół. No jest zespół na pewno jeden słabszy, co ma większy stadion. No właśnie, Świętym, no właśnie. ale nawet nie też nowego, trenera, też nowego trenera, ale nie patrzyłbym aż tak za plecy, no bo faktycznie no Szalkę ma ten punkt straty. Wydawało się, że reszta tych ekip no, do Leverkusen traci, tracą zaledwie dwa oczka. Wydawało się, że Leverkusen no, w pewnym momencie jednak zacznie grać, zacznie punktować, zmienił się trener przy Szabi Alonso. Wiemy, że no faktycznie była niezła zasłona dymna z tym pierwszym zwycięstwem Szalkę, bo później e, nadal wygląda od tego Wygląda to nadal kiepsko i Bochum jakby nie traci dystansu. No bo wydawało się, że oni z tym szalką okopią się mocno na tych dwóch e, pozycjach spadkowych. A tutaj dwa punkty straty do barażowego miejsca do Leverkusen. Oczywiście, kiedy patrzymy na nazwę i potencjał, to cały czas wie, no, wierzymy. No, wierzymy w to, że Leverkusen z tym potencjałem zacznie grać lepszy futbol, ale na chwilę obecną, no to tak fatalnie z perspektywy Bochum nie wygląda, bo jedna kolejka całkowicie może to przewartościować. E, panie Marcinie, co tam w Grysin? <laughs> Minuta ciebie, coś, no. coś ruszy? Coś, coś pójdzie do nie, przodu? Nie spodziewałem czy? się, że w ciągu trzech dni Tomasz Rajs odmieni swój tak, piłkarsko, że nagle zaczną brać jakiś niewiarygodny futbol. Natomiast liczyłem na jakiś impuls, na jakiś... Bo jakąś energię, werwę w tej grze nie stwierdzono tego. E, fatalny mecz przeciwko Freiburgowi. Freiburg Ale nie, nie grał czegoś wielkiego. No, nie w Freiburg mecz. przyjechał wymęczony po no, meczu z Chyba Olim... w pierwszych 25 minutach 73-78% no, posiadania w piłki. No. Przyjechał no, zmęczony no. po meczu z Olimpiakosem, bo, bo musieli się sporo namordować, żeby ten hmm. mecz zremisować. E, na spokoju sobie wygrali 2-0, wrócili do domu. No, ff, wie już pewnie Tomasz Rajs, co się wpakował. Szczerze powiedziawszy, dla mnie największą nadzieją jest to, że, że ta przerwa mundialowa spada z nieba, no bo to, to będą dwa miesiące przerwy. Mundial, miesiąc i miesiąc kolejny. Kolejny przerwę. Niewielu piłkarzy, szarkę wyjdzie na, na ten mundial, na zgrupowanie reprezentacji. Zapowiadane są jakieś ze trzy, cztery transfery, no i może wtedy ta maszyna ruszy, tak? Zastanawiam Natomiast... się, że to może być są... klucz, że w tych zespołach, które są gdzieś na dole tabeli, faktycznie no, nie są ci te kadry zespołów przeładowane reprezentantami krajów, którzy jadą na mundial, i paradoksalnie, jest taki e, paradoksalnie, śpios, paradoksalnie no. w tych klubach, no jednak trend będzie miał możliwość pracy z zawodnikami bo kiedy patrzymy na te topowe zespoły no nie wiem no w Bayernie ma za bardzo długi, nie będzie z kim i to przez bardzo długi okres czasu no właśnie, tak? właśnie pieszo, wyjątkowo około. długi no nie przypominamy sobie w ogóle ta przerwa w Bundeslidze z roku na rok była skracana praktycznie tak. grało się do świąt i w połowie tak, no, stycznia już startujemy i pewnie, a zobaczcie. jak wiadomo, to jest tam wiadomo tam jakieś krótki piłkarze dostają bo bo coś no, tam nie, nie to wakacje jakieś będą, tam dostaną ale, ale później masz wiesz na obozy obozy półtora miesiąca pracy więc więc jest znaczy pracować no jestem kontakcie tu z Tomasem Rice'em i on mówi, że no Artur, no co, no muszę, muszę poznać zespół, muszę zobaczyć, kogo mam. Gdzie wy się... No to znam się, bo on był, on był się, ja organizowałem obozy dla Wolfsburga my, i on myślisz. był w grupach młodzieżowych. W a, no tak, tak, tak. Um, tak, więc mówi, że musi zobaczyć zespół, poznać zespół, dokona... dokona Poproś go, pewnie. żeby nie wystawiał już Sebastiana Poltera, to jest... Chłop wykonał w meczu z Freiburgiem, bodaj 7 albo 8 fauli. Co piłka była do niego, to on faulował przeciwnika. To już, tego się już nie dało zbierać jak nie możesz dobrze przyjąć piłkę musisz no tak, się spałować, bo ją się... chcesz odzyskać, tak więc wiesz, także nie, nie, no, na pewno nie ma, nie ma łatwego zadania, nie ma łatwego zadania. Mówiło o... się jego, o, o nim w kontekście już letniego transferu tak, tak. No, trenera do Szalket. Wtedy się nie udało. Ale wydawało się, że jednak wykombinują jakieś inne nazwisko, no, no bo, no bo jednak z nim byli gdzieś tam na łączach. Jakby się sam wykupił, zdaniem no zdaniem to właśnie. To, tak, 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 to, jest to, jest najlepsze. to się tam podesłać zimo. On sam, on sam do tej roboty Mati, z, z twojej dyspozycji myślę, że ty byś tam się przydał. Słuchaj, za Poltera gorzej byś nie grał. Nie wiem czy, nie, nie wiem, czy byłoby lepiej, na pewno no, byłoby śmiesznie. <ścoughs> Słuchajcie, yy, to, to a propos jeszcze tego meczu, bo no, nie chcę dzisiaj więcej o Wolfsburgu, bo, bo na razie. No... Ale nie, Mati, trzeba przyznać, tak. że Wolfsburg w tym meczu oczywiście wykorzystał być może słabość Bochum. Ale to jak zagrali? Zagrali agresywnym pressingiem. Po tym, po tym pressingu, po odzyskiwaniu piłek na połowie przeciwnika stwarzali sytuację i gdyby nie Luka z mecza, tak, bo jego młodszy brat strzelił, strzelił dwie bramki. Tak. Taki w ogóle był zły, że, że nie on. Tak jest, <laughs> prawda? Sytuacji. No to tamten wynik byłby jeszcze bardziej okazały. Tak? Kolejne, kolejny mecz Kamińskiego. Tak? tak? Być może nie był to jakiś, jakiś no właśnie, spektakularny właśnie o to mecz. O was chciałem zapytać, bo w tej chwili mamy tak, 562 minuty w Bundeslidze Kuby, 10 meczów, dwie asysty, do tego dwa mecze, jedna bramka w Pucharze Niemiec. Z tych minut, te minuty się zgadzają. No waga, tych, tych minut jest coraz, coraz więcej, natomiast troszkę mi brakuje u Kamińskiego takiego, powiedziałbym, Takiej radości, takiego spokoju, takiej, takiej więcej wirtuozerii, którą pokazywał. No, odwagi, w może brawury troszeczkę. Wiesz co, ja, ja myślę, że on na razie tak jest jeszcze w ogóle schowany w tym Troszkę, towarzystwie. Tak. Tak teraz... Nie tyle tak? Ale jest tak jak zreszone. na taką sytuację, to uważam, że to jest naprawdę dobre wejście do Bundesligi. Bo zobaczcie, ile. No, mówiliśmy o Puchaczu, wiadomo, że ten okres czekania to jakiś ultra długi. Mówiliśmy, jak długo gumny potrzebował tego, by, by odnaleźć się w Augsburgu. Więc porównując do zawodników, którzy też wędrowali z polskiej ligi. W sumie też z tego samego klubu, no to, no to faktycznie Kamiński tutaj ich przerasta, jeżeli chodzi o ten debiutancki sezon. Mają, mają Mainz w najbliższej kolejce gracze Wolfsburga, potem Dortmund w środku tygodnia, także to będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Na no Kamińskim myślę, że dzisiaj może pakować walizkę do Kataru. Myślę, że za zasłużył na to. Tak, zasłużył na to, bo chłopak odchodzący, tak, przebił się, zapłacono za niego duże pieniądze, to też jest pewien ciężar, tak, bo jednak to nie był transfer jakiś tam, on bezgotówkowy. Czy, ciężar, ale też tak? argument, zapłacili argument za ciebie, to dostaniesz tylko, szansę. Dostaniesz szansę, tylko wiesz co, on na tą szansę musiał zapracować, bo to, że zapłacono za niego pieniądze, no to, wiesz, to jest z to Wolfsburg, to za jest to, że Za klucze tak. też zapłacono. Tak więc, tak więc tutaj akurat Niko Kowacz nie patrzy na to, ile to kosztowało, tylko co i, i, i ile daje zespołowi. Tutaj zespołowi. I faktycznie taki był wywiad na początku sezonu, prawda, Niko Kowacze? Że musi się nauczyć jeszcze Bundesligi Kamiński, tak? Że to jednak nie tylko do przodu, ale też, też ważny jest, ważne jest granie defensywne. I mam wrażenie, że te słowa w dalszym ciągu siedzą za mocno w głowie Kamińskiego, że on cały czas na takim hamulcu ręcznym, żeby. Jednak nie za dużo do przodu, bo może nie zdążę, Jeżeli będzie strata, ja nie zdążę za moim zawodnikiem, nie odbuduję i Kowacz na następny dzień mnie zbeszta i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widać, że tu trochę jest jeszcze, jeszcze bym powiedział. Przychodź, przyjdzie za chwilę czas ekspozycji ofensywnej, bo już mam, poznał zespół, pracuje dobrze w defensywie, poprawił wiele Ma takie przebłyski, tak. tak? Bo w tym meczu też ładne zagranie piętką do obiegającego do go. No, miał do też sytuację zespołu, gdzie nie Miał sytuację, gdzie nie trafił. Tak więc są pozytywne elementy i wiesz, i, i tutaj e, 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 Damian, można powiedzieć, jego pierwszy sezon mm. i tu wybaczamy jego błędy, tak? Ale, Ale to, dlatego to... mówię ogólnym, to jest jego trzeci sezon. No, jasne. Ludzie, trzeci sezon, to jest trzy lata Bardzo bycia w Niemczech. To już wymagasz od gościa, który żeby się wyróżniał na tle Słabego zespołu, By, jakim mieć Boże, bez wątpienia K... auzór po tych Fakty są tych takie, myślę, że Kamiński jest lepszym piłkarzem. E, tutaj też porównujemy do Gumnego, e, który szybciej potrafił się tej bundy. Potrafi się tej Bundesligi uczyć jeszcze trochę, mu oczywiście brakuje, no ale ten progres jest. E, widoczny. No ja myślę, że on z każdą kolejką, z każdym meczem po prostu zyskuje. Jeżeli pojedzie na mundial, a ja uważam, że pojedzie, dostanie jakieś minuty od selekcjonera Michniewicza, tego też zbuduje i po powrocie po tej przerwie mundialowo świątecznej, to będzie jeszcze lepszy piłkarz. Słuchajcie, y, może dzisiaj zrobimy sobie bez Bayernu, chociaż naprawdę imponujące są ostatnio statystyki. Ostatnio mamy sporo magazynów bez Bayernu. Tak... bo to jest, wiesz, to jest wróci takie. To... na fotel lidera. Ja, to czy to jest, to, znaczy, znaczy, wiesz, to, to jest mówi. czasami taki punkt honoru, żeby nie rozmawiać o Barcelonie, o Lewandowskim i, i, i o Bajernie, bo, bo to są sprawy bardzo oczywiste, natomiast no, gdzieś powolutku, powolutku zaczyna ruszać RB, zwycięstwo tutaj z drużyną Leverkusen. Artur wiem, że dzisiaj Wiesz, rozprowadza, z... rozprowadza lips po Warszawie, który ląduje za trzy godziny na mecz z Szachtarem, z no, no, do Na szczęście wszystko dzisiaj zamknięte, Czyli po no, no, na tak, nie, 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 panowie, bez, bez tutaj, żeby nie było, bo jutro przegrałem i wszyscy będą pisać, że wichniarek. Um, <laughs> słuchajcie, na pewno, na pewno wygranie u siebie z Realem Madryt buduje każdy zespół, Ale. tak? I Lipsk, mam wrażenie, że po pierwszym niesamowicie udanym meczu pod wodzą Marco Rose z Dortmundem, gdzie zagrali naprawdę wyśmienite spotkanie, później ten, ten Lipsk Cały czas mnie ten zespół nie przekonuje. No niby wygrywając, teraz Leverkusen zagrali moim zdaniem w dobrym, dobrym stylu, ale ten mecz również pokazał, jakie problemy dzisiaj ma Leverkusen. Tak? Druga linia Leverkusen jest, nie ma kreatywności za grosz. W tym meczu pokazali to, prawda? I nie pracuje w defensywie. No, druga bramka, gdzie Hajdara, nie wiem z kim tą klepkę i roz... przejechał się przez trzech zawodników nieatakowany. Wydaje się, się, że uraz nie zagrał. Szachta, no wiesz co, się, nie wiem, tak, ale zagrywa prostopadłe podanie do, do Wernera, Wernera. Mhm. Tak, gdzie też masz, masz Wernera, takiego zawodnika, no musisz zachować jakąś, jakąś głębię, prawda, linia defensywa, no musi zachować głębię, no to stoją, stoją w liniach kołki, tak wychodzi Werner na czystą pozycję, no i koniec. A uważacie, że Xabi Alonso to jest właściwy trener do Leverkusen? Zresztą to może być kasus takiego pirlo, nie, Czyli co, uważalibyście, że ktoś mocną ręką znający Bundesligę by się tam lepiej sprawdził? Trudno powiedzieć, bo wiesz, Soane, też nie wiadomo, dlaczego wypuścił jakby zespół, który miał i trzymał w ręku. Byliśmy zachwyceni pierwszymi tygodniami z wydawało się, jej kosmiczna piłka, kapitalny wpływ na sezon, ale w ogóle szatnia, kilka języków, komunikacja, no wszystko wydawało się, że jest... Trzeba brać poprawkę na to, że wraz z zatrudnieniem Szabiego Alonso o 180 stopni zmienić styl gry, czyli z pressingu i kontrataków na, na posiadanie piłki, pewnie to jakiś czas zajmie, zanim. Czy tam zanim... są piłkarze do posiadania? No, moim zdaniem właśnie są piłkarze do, do grania takiego, jakie preferował Gerardo Saanę bardziej, bo jest tam multum szybkich piłkarzy multum piłkarzy, którzy czują się dobrze, mając sobie całą wolną przestrzeń. No, ale zobaczymy, taka no, decyzja zimona. Wraca wierc. No A może oni z tym ze gardłem grają? Z z unionem teraz. Z unionem. Z unionem, to znaczy tak? on jeszcze trenuje tak, na razie. Tak, tak, tak. Ale na, chyba on jeszcze w, tym, w, tym, w tej rundzie, w wróci tym... na tak, pewnie, ma coś ale... tam być może zagrać. Także to jest na pewno pozytywne, ale patrząc, chociażby w tym, w tym meczu z lipskiem, na reakcję chociażby Diabiego, który zagrał złe, niecelne podanie w pierwszej połowie, zamiast, zamiast wracać machał pretensje do, pretensja do kolegów z zespołu. Także widać, że te, te negatywny trend, negatywne wyniki też też trochę wchodzą na psychię tych zawodników, tak? że to już nie jest taki zespół wow, wszyscy, wszyscy wszystko super. Tak? Że... Ja nie tyle o meczu Bayernu, ale o kontuzjach, bo żyjemy, zaczynamy już mocno żyć mundialem i w kontekście reprezentacji Niemiec mówiliśmy się o kontuzji Rafała Gikiewicza, nadal wydłuża się ten rozbrat z piłką, z graniem Manuela Neuera. Kapitan reprezentacji już, Niemiec. Trenował, trenował ale no właśnie okazało się, trenował, owszem, w poniedziałek, później okazało się, że nie chcą zwiększać obciążeń, bo nadal okazuje się, że jakby nie ma progresu i tylko te treningi indywidualne. No i pojawiają się kolejne problemy z Tomasem Müllerem. W kontekście reprezentacji Niemiec i Mundialu, to są uważam, kluczowe postaci w układance Hansiego Flicka. Oczywiście możemy mówić, że reprezentacja Niemiec ma Terstegena i backup bramkarski nie powinni się się o to martwić, ale jednak Manuel Neuer to jest opoka, nie tylko w Bayernie ale w kadrze i Thomas Müller to też jest jednak zawodnik, uważam, kluczowy. Także y, y, coraz bliżej mundialu, a te problemy jakby nie znikają. To bym teraz poprosił o bliski plan naszego mistera centki Artura Wichniarka. Bardziej, bardziej mi chodzi o to, co jest Ja za... nie mam kontuzji, no nie, nie, nie bardziej mi chodzi o to, co jest za twoimi plecami, bo tam jest Czupo Motting, a pod o. nim Tiuram i Dawid Kownacki, bo chcę, żebyśmy zakończyli nas, nasz program jednak odniesieniem się do dyspozycji Dwóch Polaków, Fortuny Düsseldorff, to znaczy robiącym furorę w drugiej Bundeslidze przez jakby swój zupełnie inny styl gry karbownikiem na lewej stronie defensywy. No i Dawidem Kownackim, który jest wiceliderem klasyfikacji w punktacji kanadyjskiej. Ma w tej chwili 11 punktów, 6 bramek, 5 asyst. Lepszy jest tylko Skrzypski z Holsztenkir, który ma tych punktów 12. Kownacki na mundial, karbownik na mundial? Tak. Myślę że, myślę, że ja bym ich widział pewnie w każdym. No, Michał Karłowicz jest w bardzo dobrej formie, gra na lewej obronie albo na lewym wahadle, zależy a od. A stawienia. połówkę też z Norimberga na środku i tam trener go już no, ja tak zaczyna sz... rozważać też na tej pozycji. No tak czasem, no, generalnie dużo czasu spędza w środku pola, trzeba przyznać, że ta gra na, na boku, natomiast no, spisuje się fantastycznie. No, są momenty, kiedy się bawi w tej lidze, mija rywali jak, jak pachołki. I chociaż w tym ostatnim meczu liczb bezpośrednich nie zrobił, to też zagrało całkiem przyzwoicie. Kownacki walczył karnego i, i zamienił go na gola. Sześć goli, pięć asy z Dawida Kownackiego. Już szans nie ma. Damian Michalski, ale też w jedenaste kolejki. Damian Michalski, który ma fenomenalne wejście do drugiej Bundesligi. Trzy gole już w kilku występach. Do tego no właśnie, miejsce w 11 kolejki jest. A może warto się mu, A nie, bo nie ma go na szerokiej liście. No Szkoda. Ważnym... Szkoda, bo powiem ci, że on naprawdę ten chłopak, co ma to daje. Per, bardzo no ważny jest elementem gry. Artur, ale Artur mówi, że, że ktoś ma w pierwszym sezonie nawias, no to Michalski wszedł bez nawiasu. Tylko od, od nie, początku no tak, stał się tak. gwiazdą formacji defensywnej Fiord. Tak, nie, tak, ale jak mówimy o tej dwójce... Nie Nieoczywisty zawodnik, który, który robi furorę. Tak, tak. Jak a... mówimy o tej dwójce z Düsseldorfu, oczywiście no, Dawid Kownacki y, zwykle miał też świetne relacje z selecjonistami. Michniewiczem jeszcze w kadrze U21. Myślę, że jeżeli ten czynnik jakiś... Kapitan. Kapitan, je. oczywiście. Jeżeli ten czynnik ludzki jakiś też taki indywidualny się tam wszystko zgra i już nie ma jakichś tam problemów, które sobie z selekcjonerem wyjaśniali w przypadku powołań na Ligę Narodów, no to nie wyobrażam sobie, że Dawida Kownackiego nie widzimy. Na Ligę. Kiedyś w drugiej ligi było ciężko pojechać na duże turnieje. Gier że nie ma opcji, żeby drugoligowy zawodnik w reprezentację. No tak więc ja wtedy dwukrotnych ruszelców mogłem oglądać tak jak i teraz będą w telewizji. Odra Włodzisław miała lepszy skład niż Arminia. Odra Wodzisław była wtedy mocniejsza niż druga Bundesliga, ale, ale oczywiście dzisiaj każdy zawodnik w dobrej dyspozycji, czy w bardzo dobrej dyspozycji, a mówimy o takiej właśnie w kontekście Kownackiego Kabrownika, na pewno No na pytałem pewno cię wprost, co... Ka Karbownik na mundial tak czy nie? Co, masz lewego obrońcę w końcu, tak? Masz, masz gościa, który, który może ci tam no, dać... Też prawo nożny. No też prawonożny. No też prawonożny, ale gra... Kownacki na mundial sobie... tak czy nie? Dla mnie dla mnie tak. To znaczy Tym bardziej, jest... że ma tak kontuzja? Nie, nie, no Jak i tam? kontuzja, no, i problemy z graniem, no, tam jest opęda. tak, to... tak? Ty też? Tak, no bo wiesz, ja jestem w ogóle fanem jakby Kownackiego, no, to tak. znaczy też uważam, że, że po, po tych pierwszych wyborach z pozycjami konkretnie przyporządkowanymi to potrzebujemy kilku za zawodników wszechstronnych. Kownacki to jest każda pozycja ofensywna. Dziesiątka, dziewiątka i hmm, jedno, drugie tak. skrzydło. I, I takiego piłkarza na pewno warto mieć. No na pewno wszechstronny zawodnik. I wiesz, i to po raz kolejny pokazuje. I chyba jakby, w życiowej formie. Wiesz co, potencjał kownacki zawsze miał. Tak? I ja pamiętam jeszcze foto. swego czasu, kiedy, kiedy Max Ebel e, był w Poznaniu, obserwował kownackiego, chciał go wziąć do Gladbach. Mm -hmm. To już wtedy pokazywało, to było wiele, wiele lat temu, ale jakby jego otoczenie, czyli osoby wokół tego, tego chłopaka, jego koledzy, no nie do końca pozwala mu się, mu się rozwinąć tak, jak, jak mógłby się piłkarz rozwinąć. Mówię tutaj trochę mało mało sportowym trybie życia. Mam wrażenie, że ten, te, to wypożyczenie do Lecha dało mu też jakiejś takiej pewności siebie, że on w dalszym ciągu potrafi grać w piłkę. Tak on uwierzył w końcu w siebie. I za, i za, Rozumiesz, też on chciał prze, zostać w Lechu. Tak? też Przestał mieć problemy zdrowotne, to jest istotne, bo on, wiesz... Co, co... Ale Mati, no, ale kiedy masz, masz kontuzję? Często ja nigdy... masz kontuzję. No, ty nigdy nie masz kontuzji, bo ty jesteś cały czas, <śmum> wcześniej chodzisz spać, zdrowotny, to wiesz, brawo, no, jesteś, brawo, ta, jest też tak, jest. Zapraszam dlatego, na obiad. Tak. <śmawiam> ale, ale to niestety, niestety jakiś, bym powiedział, tryb dzisiaj przy tej intensywności grania, jaka jest, bez wątpienia, no, musisz się pilnować, no, i mam nadzieję, że Kownacki chyba zrozumiał, że kariera jest tylko jedna. A, a, a lata lecą, tak? bo to już wiesz, jak był młodym zawodnikiem, i, i super gwiazdą przychodzą za ogromne pieniądze wtedy do Düsseldorfu, Nie spłacił na razie tych pieniędzy. Na razie. Małe bym powiedział, eurocenty z tymi bramkami. Dlatego no, tak, mówię, w 3, tym 3, sezonie 3, tylko to nie spłaciłem. zapominajmy, jest cały czas jeszcze tylko drugie ligę. So, Słuchajcie, yes. ale wiesz, wiesz, jak to czasami jest. No, ja pamiętam, ty grałeś w piłkę, to też miałeś problem, żeby dotknąć stół w takim skłonie, a dzisiaj te jogi twoje człowieku, no. to rob, robisz coś takiego, że nigdy bym się nie spodziewał, że takiej figury będziesz wykonywał gimnastyczne. <laughs> e, proszę Państwa, podsumowanie tego, co się wydarzyło na boiskach Bundesligi w 12 kolejce. Spójrzmy, jak to wyglądało w liczbach, wynik. Dzięki tej dwunastej kolejki widzimy na ekranie też Nkunku, który wspólnie z Phil Krugiem prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 9 goli. Gdzieś to prowadzenie wielotygodniowe Beckera już dawno poszło w zapomnienie, bo to o czym mówiliśmy Zibacze i Becker grają ostatnio bardzo, bardzo słabo, apatycznie. Union jest pierwszy, Liga jest ciekawsza, Bayern na miejscu drugim. I żebyśmy Bajernie rozmawiali w Bundestoku, no to muszą wrócić na fotel muszą, lidera. Muszą zasłużyć, tak jest. Tak, dalej. To jest to, jedno słowo shop o shopomotingu, tak? To jest facet, który w, pie, w pięciu chyba meczach, których zagrał pięć bramek. Czy Sze, w każdy... Sześć bramek. W tak, 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 tak. każdym meczu gra i to, ile on daje temu zespołowi praktycznie w każdej akcji ofensywnej, on bierze udział. 3. Dobrze opanuje mm. piłkę. Gorąco się bramki A tak, wiemy tak, tak. czterech zawodników na siłę. No dobrze, podsumowujemy dalej. Zobaczmy, co my tam mamy. Czy to jest klasyfikacja strzelców? Tak jest. Fylkruk, Nkunku, 9. Markus juram też któremu się kończy kontrakt i przymierzany jest ewentualnie do Bayern na zasadzie wolnego transferu. 8. Najskuteczniejszy defensywny chyba pomocnik w Europie. Dajcie Kamada, reprezentant Japonii, 7. Podobnie jak Jamal. Musiala z Bayernu Monachium. Idziemy dalej, to jest jedenastka kolejki magazynu Kicker. Jest Giras, jest Czupomoting, jest Mane, jest Goetze, jest Neca, Upamykano. Ale Felix? Duczki, tak, Felix mecza jest. jest Anton, jest Borna Sosa i między słupkami Kobel, który trzeba powiedzieć bronił fantastycznie z Eintrachtem Frankfurt. Co się dzieje dalej, panowie? Polacy w Bundeslidze. Mamy 81 minut Kamińskiego, mamy 59 minut Puchacza i to wszystko. Czterech jest kontuzjowanych. Lotka, bardzo dobre występy, ale w rezerwach. Tak. No. A kolejne wiesz. czyste konto, więc w hmm. ligowych rezerwach. No, I zobacz, zamiast, zamiast po, pomyśleć o tym, żeby wypożyczyć go z do Herty, żeby tam pograł, na pewno dałby więcej niż Kirstensen. Niż no to chłop się, można powiedzieć... Zakopał. Zakopał, no. No. Zakopał troszkę. I druga Bundesliga jeszcze... Czy mamy tutaj Polaków? Tak. Dawid Kownacki, 80 minut, gol wywalczony przez siebie rzut karny, potem ten rzut karny wykonany skutecznie. Karbownik bez asystel, tak naprawdę to koledzy mu zebrali, bo raz świetnie wyłożył piłkę. 90 minut yy, też Damiana Michalskiego, który no, naprawdę przebojem wdarł się do drugiej Bundesligi. Poza kadrą Gryszkiewicz Adam Dźwigała też gra. Stabilizowana tak, tak, pozycja, sposujmy. gra regularnie. W... W pierwszym składzie, więc też plusik. No i my tutaj też dzisiaj graliśmy w komplecie do jednej bramki w kolejnym wydaniu magazynu Bundestag. Przypomnę, pierwszy dzień listopada 2022 roku. Ja Państwa zachęcam, żeby sięgać po nasz przewodnik sportowy. Cały czas go można kupować. Mamy dokładnie 30 tysięcy, w tej chwili niespełna 14 tysięcy jeszcze pozostało sprzedaży, a blisko 20 dni do początku finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Też specjalna oferta, kanał Plus online. Za 20 zł, za 3 miesiące można tam oglądać m.in. La Ligę, czy też turnieje WTA z udziałem Igi. Świątek. 23. chyba. Mecz z Kasatkiną, tak? tak, tak. która no, zaprotestowała bardzo mocno przeciwko tej jednak napaści zbrojnej. Putina na Ukrainę. Artur Wichniarek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Bożecki, dziękuję. pięknie dziękuję. Damian dziękuję. Gąska, bardzo dziękuję. To było kolejne wydanie magazynu Bundestag, Każdy wtorek, godzina 14, ale bądźcie dzisiaj z kanałem sportowym, bo u nas jeszcze kilka propozycji. Dobrego dnia. naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji Empik Go.